Piękna pogoda na razie. No? Czyli takie pasowane z dystansu, nie? Co? Pasowane z dystansu. Tak, z wewnętrznej części stopy. Tutaj pan Dawid Błanik strzeli się w ramię. Tak? Co? 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 Znaczy, strzeli dzisiaj Brzeneczkę plasowanym strzelem za szesnastki. A nie wiem, nie wiem co kolega tam mówi. Tak, 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 wiemy, no 28 urodziny i co z tego? Spokojnie, jak co roku. No zawsze ten sam. Ale zawsze tylko raz się ma w życiu 28 urodziny. Prezenty nie? Były już. No. I po meczu. I po meczu też. A nie mogę powiedzieć takiego. Nie? Nie możesz. Czemu? Tajemnica, tak? Zawodowa. Pogódka fajna. Fajna, lubisz taką? Trzeba się ciepło ubrać, co? Trzeba bardzo ciepło ubrać. Dla chłopaków średni. Ten deszcz ale taki niepotrzebny. Taki. To powiedz trenerowi. Poproszę. Dzwoni mi Rido do ciebie, bo wróciłeś z tej Bośni. Nic nie opowiadasz. No co mam powiedzieć? Jak tam było na zgrupowaniu? Fajnie. Dobrze było. Poznałem parę fajnych kolegów. No i fajne doświadczenie. No. Dziewczyny też były? Tak, słucham. Dziewczyny też były? Marceli to podpowiada. Nie ma dziewczyn, nie było czasu. Okej. Okay. Ale co, fajne doświadczenie, tak jak mówisz? No bardzo fajnie. Udało się zadebiutować? Udało się. Ten wynik chyba nie do końca fajny. Nie do końca, ale w drugim meczu wygraliśmy, także to poprawiliśmy troszkę to wszystko, ale Szwecja mocno była. No ale najważniejsze, że te pierwsze minuty padły i teraz to już no będzie tak, zbyt. Debiut był i teraz pokora, praca i mam nadzieję, że w następnym grupowaniu tak samo będę połowany i no i będzie dobrze, nie? Adam, stęskniłeś się za poważną piłką? Tak, za boiskiem? Bardzo się stęskniłem. Jak zawsze podczas kontuzji. Zobaczymy ten głód na boisku, mam nadzieję, dzisiaj. No, na pewno. A co oglądasz? Ekstraklasy, no. Lechia gra na stadzie. Okay. I że tak oglądamy sobie. Tak? Za rok tam będziemy, nie? Trzeba analizować. Trzeba się przygotować. Panie trenerze, dzisiaj warunki atmosferyczne takie dość kłopotliwe dla bramkarza. Jak powinien się bramkarz zachowywać w takich warunkach? Powinien być dobrze rozgrzany, żeby nie zmarzł. Czyli będzie rozgrzany na pewno, na 100%, nie zmarznie. Tym bardziej będzie musiał się w trakcie meczu oczywiście też poruszać trochę. Żeby nie zmarzł, proszę mnie nie kowerować.
marzę. Leciała i wpadła chyba tam, gdzie miała wpaść, co? Oczywiście. Ale pierwszy gol za 16. Naprawdę? Tak. Kurczę. I to jaki? Ważny. Ważny. Bardzo ważny. Dzięki za doping! Korono, dzięki za doping! Dzięki za doping! Kto wygrał mecz? Wchodzimy na wyższy pułap i zróbmy to w następnym spotkaniu, tak? Pokora, odnowa, spokój. Jedziemy, panowie, dalej po swoje. Dawaj, prawo, dawaj, dawaj, panowie! Kurwa, kurwa, oczekiwany pan, kurwa, Adaś dzisiaj. Jest szabeczka! Podaj dalej! Gol!